I witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, witam was serdecznie w Terra Firma Punk. Dokładnie jest tak. To już jest odcinek bodajże chyba 15, tak? Mi gdzieś ćwierkały ptaszki dzisiaj, że zaczynamy 15 odcinek. I jak widzicie, ja tutaj nadal w roli aniołka, jak najbardziej. Ja dzisiaj święty, zero rozrabiania. No chyba, że parę pająków gdzieś tam po drodze ubijemy. W każdym razie, co dzisiaj? Co, jakie zmiany takie naprawdę na tutaj naszym domu. Udało mi się zdobyć stół. Jak widzicie, tak, stół. Także mamy taki piękny, ścienny zegar. Bardzo lubię takie zegary. Choć przyznaję, ciężko mi się go nakręca, bo nie wiem, przyznaję, jak się go tutaj ustawia. Według tego czasu on pokazuje godzinę 16, a tu jest godzina 14, więc no kurczę, to nie jest taka godzina, jakbym ja chciał. Więc nie do końca o to. Tutaj do tego doszły jeszcze światła, lampki, lampy takie małe. Tutaj oświetliłem w końcu sobie sypialnię. No tak, tylko żebym się tam potrafił wejść. Tutaj sobie oświetliłem, żeby była lampka nocna też, żeby to wszystko było ogarnięte. No, ogólnie takich parę zmian. Jeżeli chodzi o ten teren, tu jak widzicie, już przygotowuję teren pod zabudowę właśnie naszego miejsca dla farmy, dla zagrody, dla tych zwierzaków. Popatrzcie, słuchajcie, co tu się dzieje, po prostu jakiś szał, tu się dzieje pełno zwierzaków, wszędzie jakieś małe krówki, małe owce, małe świnki, jeszcze tylko kurczaków mi tu brakuje, naprawdę to trzeba wszystko ogarnąć. I z tego względu ja już tu przygotowałem teren. Jednakże, jak pewnie zauważyliście, tym owcom tutaj z jakiegoś powodu nie odrosła wełna. A dlaczego? Tego tytułu, że tutaj mamy tak zwane dry grass, czyli to jest wyschnięta trawa. To nie nadaje się w ogóle do karmienia owieczek. One jedząc tego nie zjedzą, bo tutaj nie ma trawy. Trzeba specjalnie nawadniać takie tereny, czy to zwykłą wodą, czy to ciepłymi źródłami. Jak widzicie, tu jest taka właściwa trawa, którą owce będą jadły. Tak jak widzicie, nawet tutaj zwykła, wysoka trawa nam wzrasta. Więc ja tak naprawdę... dobra, wyjdę. Pociągnąłem sobie stamtąd, jak widzicie na minimapce. Tutaj pociągnąłem z tego ciepłego źródła sobie wodę, nawadnianie i tak to mniej więcej wygląda. I dla wszystkich osób, które mi szykują projekty, słuchajcie, bardzo fajnie, że robicie te projekty, bardzo fajnie. O, patrzcie, właśnie tutaj jedna z owieczek nas odwiedziła. To jest chyba jakaś owieczka przebłęda, więc już nawet widzicie, już korzysta z tej trawy tutaj. Więc na pewno ją tutaj przyadoptujemy. Tylko po co tam wlazłaś? Nie mam zielonego pojęcia. A jak teraz tam wyjdziesz? Też tego nie wiem. Ach, ciężki przypadek. Dla wszystkich osób, które przygotowują mi projekty, słuchajcie, jest spoko, fajnie, dzięki ogromne. Tylko jest jeden haczyk. Jak widzicie, ta zagroda będzie bardzo mała. Więc jeżeli chcecie mi przygotować jakiś projekt, jeżeli macie jakąś propozycję, macie jeszcze czas do środy, do południa. Do środy, do południa na maila staniugame@gmail.com przyjmuję wasze propozycje. Taką oczywiście propozycję będą podane w mojej analizie, jakieś dogłębnie oceny. I tutaj wstępnie mam jakieś tam już projekty, ale na razie nie chcę nic mówić, kto i prowadzi, kto na jakim poziomie stoi. Nie wiem, czy na pewno taki system nawadnienia będę musiał wykorzystywać. Woda sięga na 4, tak samo jak w przypadku tutaj naszej super hiper farmy upraw. Sądzę, że wam się podoba. Jednak jest dosyć tego sporo. Tutaj ta trawa roślin tutaj w tym miejscu na 3, a tutaj nam sięga nawet do 4. Ale też to w zależności od poziomu, jak ta woda głęboko jest tam umiejscowiona. W każdym razie tak mniej więcej by tak zagroda, no tak mam nadzieję, że tak by wyglądała. Co w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, dzisiaj, z tego względu, że właśnie, że daję wam czas do środy na budowę tej zagrody, co jakieś pomysły mi podesłać, będę chciał dzisiaj jeszcze zająć się książeczką. Gdzie jest moja książeczka? Tak. Książeczka dzisiaj stanowi trzon naszej pracy, z tego względu, że mamy tutaj, jak zobaczycie, survivalist, mamy tutaj Airtable, bardzo ciężko będzie nam to znaleźć, ale postaram się, może gdzieś tam połazimy, poszukamy. Chcemy zrobić ogólnie loom, z tego względu, że chcę już w końcu mieć normalne łóżko. Do tego w międzyczasie jakieś zrobimy rzeczy tutaj związane z
od tak, takim kołczanem. No i zróbmy sobie to w końcu to Empty Antique Atlas. Może w końcu zakończymy ten temat. Widzicie, zakończyłem w końcu wszystkie temat kamieni, więc dla mnie to jest bajeczne. Jeżeli chodzi natomiast o tą część, może kto wie, zrobimy sobie jakieś łydki, jakieś ingoty. Natomiast na pewno bym chciał dzisiaj poruszyć temat pszczółek. Więc tego, czy to ruszymy w większym wzięciu, czy mniejszym, zobaczymy. Więc ja mówię, na pewno łóżko, chestnut i willow tree. Nie wiem, może mi się uda znaleźć chestnut, ale bardzo w to niestety wątpię. About time w ogóle na razie nie poruszałem, bo jak sprawdzałem, słuchajcie, ile czego na te rzeczy potrzeba, jakie tiery, różne rzeczy, po prostu tutaj poziom ironowy już wchodzi, więc tutaj na razie w to nie będziemy się zagłębiać. I doszła nam modyfikacja z modyfikacji właśnie, jak to się nazywa, rope, to jest modyfikacja, słuchajcie, rope. Ropes Plus, więc też chciałbym tą modyfikację, no, poniekąd ruszyć. Z tego względu, że tutaj macie bardzo fajne strzały. No, bardzo mi się podoba Torcha Rope. Crafting jest przepiękny. Stick, Torch i Wether. Nie wiem wprawdzie, czy zadziała to z torczami z tej modyfikacji, którą my mamy, ale no cóż, trzeba spróbować, prawda? Exploding Arrow jest mega kozacka. Robimy sobie testy na singlu, powiem wam, tytani, jacy spotkałem, na dwa strzały są. Fire Arrow też jest bardzo fajna, tylko do tego Coal idzie albo Blaze Powder, z tym trochę gorzej. I pozostałych tak naprawdę mniej już używam, no ale póki co jest tego ogrom. No i dobra, więc w takim razie my powolutku tu będziemy, słuchajcie, zaczynać. W takim razie przystępujemy do naszych prac. Loom wykonuje się w bardzo prosty sposób, ale zanim wykonamy loom, musimy wykonać oczywiście to coś, takie fajne narzędzie do rozdzielania wełny. Tylko jak to wyglądało? Jest tutaj. Spindle to się nazywa. Spindle Head. Clay Spindle. Aha, czyli clay i stick po prostu. Tego będzie potrzeba na pewno sporo, bo zakładam, że tej wełny troszkę my tu mamy. Tak czy nie? Gdzieś ta wełna bynajmniej tutaj była. Tak mi się wydaje. Czy gdzie ja ją włożyłem? Alo. Gdzie ja ją mogłem włożyć? Już się gubię. No wiecie co, już naprawdę jest tyle tego wszystkiego. Tutaj mamy Smart Sheepskin, czy na pewno to musimy przetworzyć na wełnę. I z tego mamy wool. I do tego mamy Smart Rough Hide, czyli na pewno to musimy przetworzyć najpierw do tutaj. Tak, do Lime Water. Przyda się na pewno. Tutaj chyba też mamy trochę tanina. Okej, to też trzeba wszystko pozamykać. Ale słuchajcie, gdzieś tam wełna była i mam wrażenie, że gdzieś ją tutaj odkładałem. Tylko teraz gdzie? Teraz Stanie będzie chodził 2 godziny i szukał swoich rzeczy. Tak, to są te rzeczy stąd. Tak, tutaj mamy wool. No i świetnie, tu mamy wool, tu trochę mamy nici. Czy jeszcze mamy stąd coś do zabrania? Nie wydaje mi się. Tu mamy, nie mamy nic. Więc to jest wszystko tak naprawdę, co potrzebujemy. Bierzemy w takim razie naszą glinę. Właśnie, wiele osób zadaje mi pytanie, bo widzę, sporo osób zaczęło grać tą paczkę. Jak tutaj jest z klej? Jak uzyskać klej? Słuchajcie, to jest to, że możemy znaleźć ten klej w tak naprawdę kilku miejscach, ale możemy go także wytworzyć. Gdzieś tutaj muszę znaleźć teraz ten crafting. Klej. Słuchajcie, klej. Bo ja widziałem recepturkę na ten klej. Jak tutaj... To mamy to, morta. Botania, spoko. To jest to recepturka T, ale ja potrzebuję w drugą stronę. Kompresor klej to nie klej. To jest tak, ale to nie o to chodzi. Ja chcę tą... O, mamy właśnie.
Musimy Clayton Rocky, jeżeli znajdziemy teren, gdzie występują Clayton Rocky i wsadzimy na 8 godzin do barelki, pluskujemy Clay. Więc jeżeli ktoś gra w paczkę, wiem, że parę osób właśnie zaczęło i ma problem ze znalezieniem kleju, bo wiadomo, zdarza się, że są tereny po prostu, gdzie tego kleju nie ma, to musi znaleźć teren, gdzie znajduje się Clayton Rock. Jakiś brązowawy teren. Więc możecie później, chyba bodajże nawet ja zaczynam na takim terenie. I możemy coś śmiało działać. No ale dobra, wracamy do naszego Loom i do naszego Spindle. Dokładnie, więc bierzemy patyki, bierzemy klej i przetwarzamy. Tego będziemy mieć trochę potrzebować, więc raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy sobie na razie, a zrobimy sobie już tak z sercem, żeby nie było jego skąpstwa. Jeżeli chodzi, pewnie wiele osób zwróci uwagę, dlaczego tak ciągle wcinam owoce. Dlatego względu, że owoce tak naprawdę najgorzej nam stoją i proteinki, więc trzeba by taką sałatkę może zrobić. Ale to za chwilkę. Dobra, tutaj musimy zrobić takie coś, tylko przydałoby się zadaszenie, więc co to w takim razie mam zastanawiam się, czy... Nie powinno to ognisko zgasnąć. Tak, mam cichą nadzieję. Gaśnie, nie zgaśnie, jak myślicie? Chyba nie zgaśnie. Dobra, bierzemy. Tu gdzieś miałem trawę, pewnie już jej nie mam. Bierzemy w takim razie stąd trawę. Trawa, hej. Dwie sztuki tu mamy, tu jest za mało. I trzeba do krówek pożyczyć. Krówki, oddajcie nam trawę. I lecimy oczywiście w tym kierunku, co chcemy. Bierzemy tą trawę i automatycznie przetwarzamy na tą ilość, którą, no może troszkę przesadziłem w tym momencie. Ale spoko. Fajnie to, że możemy w dwie strony przetwarzać dowolnie. Nie musimy się martwić, że coś tutaj nam nie hulnie. Nie zadziała. Więc teraz wkładamy te spindle oczywiście. I pytanie, czy to włożymy jedno, czy więcej? Fajnie było więcej. Tak, możemy więcej, świetnie. Więc zasypujemy to teraz trawą. I pasowałoby troszkę drzewa podziałać. Mam siekierkę? Mam, więc spoko. Więc pomimo tego, że deszcz pada, lecimy w tamtym kierunku. Ja jakoś się teraz mobków aż tak nie obawiam. Nieźle. Tutaj jak widzicie drzewa owocowe pięknie nam rodzą. O, mamy nawet brzoskwinki. Resztę brzoskwinek już zabrałem, więc tutaj mamy spoko. O, i są jagódki, zaraz sobie to wszystko pozbieramy. Pewnie, że tak. Musi to wszystko być, bo jeżeli ja tego nie pozbieram, ani PG pewnie prędko teraz nie wbije. Safe mode pewnie zaraz wejdzie w grę i nam po prostu zniknie to wszystko. Ale dobra, bierzemy te nasze hikory. Oczywiście tempo przerobu jeszcze jest bardzo małe. Mógłbym wziąć steamową piłę, bo mam już ją w dyspozycji. Ale na razie jeszcze się powstrzymuję z tego względu, że ta steamowa piła jeszcze nam tak naprawdę przecina tylko jeden kawałek. A tutaj od razu całe drzewo leci, więc piła jak piła. Nie jest aż tak rewelacyjna, jakbyśmy tego oczekiwali. Dobra, troszkę tego drzewa pościnamy sobie, zrobimy sobie trochę, odsłonimy, żeby tak tyle drzew tutaj tak ciemno nie było w tym lasku u nas. Zwłaszcza, że ten sad chce właśnie w tym kierunku taki porządny sad zrobić. Tu mam ciepłe źródła, też, no tu spokojnie, możemy te drzewa wszystkie poprzecinać. Skoro już mamy to drewno, to teraz sobie to wrzućmy tutaj. I rzućmy na to jedną pochodnię. Pochodnie akurat mi nie szkoda, bo to są tylko zwykłe, najzwyklejsze patyki. Tylko pytanie, czy to się odpali w nocy, w czasie deszczu? Pali się. I zobaczymy. Prawdopodobnie to nie ma prawa zgasnąć. Oby taka prawa, tak to wyglądało. Jeżeli by to zgasło, to byłoby troszkę słabe. Dobra, słuchajcie, skoro mamy to, tam się przepala, my w międzyczasie zróbmy sobie ten właśnie nasze loom. To drewno tutaj troszkę podkładam, bo tego drewna na pewno się tutaj przyda. Więc teraz bierzemy pyk, 16 i 16. Jeszcze tutaj ze dwie 16 wrzucimy. Bo jednak wiadomo, drewna nigdy tutaj za mało. Wbrew pozorom naprawdę tu drewno schodzi w ilościach masowych. I dobra, mamy to. Dobiorę sobie trochę tych pochodni i interesuje mnie tak, treated nie patyki, tylko zwykłe patyki. Zwykłe patyki, czy ja mam zwykłe patyki? Chyba nie. I to jest mega problem.
Nie chcę tutaj nic kombinować. No nic, w takim razie lecimy troszkę drzewa. Sobie poptniemy dookoła. Może jakiś ent nam wypadnie. Fajnie by było jakiegoś enta upolować, jakąś sadzonkę, na przykład jabłka jakby nam dał, to byłoby wręcz rewelacyjnie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jeden patek, troszkę mało. Chociaż jeszcze jest jeden. Okej, no dobra, teraz fajnie, lepiej już zrobią. No ale enta jakiegoś, jakieś enta bym chciał. Plusowe to jest, okej, dobra, to zasadzimy sobie to plusowe. Tutaj ciemno, muszę tu naprawdę popracować nad tym odświetleniem. Strasznie, słuchajcie, tutaj strasznie się ciemno zrobiło. Od momentu, kiedy ja tutaj zacząłem kombinować z tą przebudowaniem. I tam też jakieś lampy trzeba by powkładać w tą ziemię. Zawsze to lepiej byś było oświetlone. Choć z drugiej strony, ja wiem, czy warto, skoro i tak nam tutaj ten teren się oświetla. Znaczy te mopki. O! Mopki mają wejście tędy. O, niedobrze. Oj, we, niedobrze. Jakby to chodzić? Ja zapomniałem, że tutaj dałem wejście tej owieczce. A widzicie? Ale zombiaki wykorzystały sytuację. Dobra, robimy sobie to nasze loom. I to byśmy postawili wstępnie gdzieś tutaj. Później tak będę troszkę tu przebudowywał. Potrzebuję tylko jeszcze piły, słuchajcie. Taka malutka piła. Jest, dobra. Bierzemy naszą piłę. Wytwarzamy trochę desek. Przyda się na pewno. I pamiętamy, jaka recepturka na loom. Takie coś. I chyba tutaj patyczek. Tak, pięknie. Bierzemy takie na razie i kory loom, takie ciemne. Okej, może być. Postawmy je tutaj. O, choćby nawet... A, nie będzie już tutaj. I bierzemy te nasze nitki, stringi zwykłe z pajączków. O, idą zombiaczki. Właśnie. Zauważyłem faktycznie, jeżeli w momencie, kiedy ja tu zacząłem przekopywać, ilość tych zombiaków mega się tutaj pojawiła, duża. Więc bardzo mnie to nie bawi. Bo te zombiaczki się pojawiają znikąd. Ach, dobra. Bierzemy, kładziemy teraz prawy. Okej, tak, nie tak. To jak się to przetworzy? Hello. Na loom 24. No teraz pytanie. To jest w takim razie nie za mało, co tu posiadam. Dobra, wiecie co najważniejsze, żeby to odłożyć to drzewo. I faktycznie tutaj dostałem dobrą poradę. Prawym na lumie, bez shiftu, bez niczego. Czyli shift dopiero później jest w użyciu. Ale szukamy sobie w takim razie więcej tych nitek, bo wiem, że ich miałem całe mnóstwo. O, tu są. Pięknie. To są nasze bestiki. To jest najważniejsze, to co właśnie ja chcę teraz. Czyli bierzemy, dokładamy. I to jest wszystko. I mamy teraz Silk Cloud. I teraz shiftem. I patrzcie, jak się pięknie to wykonuje materiał. No po prostu cud malina. Moja prababcia pewnie by mnie pochwaliła. A, po prostu cudownie. Pięknie materiał wykonujemy. Jeszcze chwilkę i jeszcze chwilkę. Nawet jak przerwę, to tego nie tracę, więc fajnie. Mogę sobie to spokojnie ewentualnie później dokończyć, ale fajnie, naprawdę efekt jest genialny. I mamy od taki Silk Cloud wykonany, więc bardzo, bardzo fajnie. Z takiego Silk Cloud co możemy zrobić? Możemy Air Balloon. Bardzo fajnie. Możemy zrobić powoli balony. Tak, tutaj modyfikacja archimedycznie pozwala nam pływać, latać i nurkować. Tutaj mamy jeszcze Ash Case'y. Jakieś popioły? O co chodzi? Nie wiem. Tutaj mamy te krzesełka, które widzieliście u mnie w domu. Tutaj mamy jakieś jeszcze różne rzeczy. Chestnut Star. Fear Star. Wow, o co chodzi? Nie wiem. 8,6,9,50. Tutaj mam Firm Brand Stand City Bucky, czyli... O, i jest to nasze łóżko, czyli musimy tak mieć 3. I 3 takie... Cycloud. I świetnie będziemy mieć to łóżko. Także mamy Sword Pedestal. Oj, to byłoby rewelacyjnie. Mamy Carpenter, Carpenter's Bed. Oj, mamy Skupa. Bardzo fajnie, byśmy mogli w końcu pszczółki podziałać. Tutaj mamy paliwko, tu mamy jakąś modyfikację z Carpentera. Metal Press. No i to jest naprawdę wszystko,
co mamy za pomocą Loom. W takim razie my bierzemy się za przetworzenie więcej tego, bo chcemy łóżko, jeszcze raz łóżko. I jak widzicie, tutaj już ognisko nam się przepaliło. Bierzemy sobie te nasze spindle head. Wrzucamy oczywiście kolejny do przepalenia, żeby tutaj nie spoczywać na laurach. Tego do roboty naprawdę mamy sporo. Nie możemy w ogóle w żadnym wypadku tutaj ograniczać się do żadnego minimum. Więc bierzemy kolejne rzeczy. Bierzemy kolejne sobie logi. 8 oczywiście, pamiętacie. I już to przepalamy. A ja zaraz pokażę, jak kolejną rzecz się robi. Czyli tu już podpalamy. Pali się. Jest, pali się, świetnie. Teraz bierzemy spindle head, łączymy z kijkami. Mamy 4 te spindle. Szkoda, że się nie stakłem, no ale trudno. Bierzemy ten nasz worm i kładziemy to z tym. I dostajemy z jednej takiej z 8 do 8. A nie, to jest z jednej sztuki dostajemy 8, czyli dostajemy 64. Ale wróć, ja myślałem, że to zużywa całe, a to tak naprawdę... to powiem wam nieźle, bo myślałem, że to naprawdę się zużywa od razu. No to dla nas bajka, piękny biznes. Dobra, w takim razie ja to sobie odłożę tutaj. Tutaj mam drewno. Tutaj odłożę, bo tutaj mam te rzeczy. Tu mam trochę mniej. Tu trzeba to odłożyć. Więc mamy tych wool yarnów, czyli z owieczek. Oj, tego bardzo dużo. Bardzo, bardzo. I jak widzicie, tutaj mamy skupa. Ten skup akurat mi zombiak wyrzucił, więc wcale nie narzekam. Właśnie, a propos zombiaków, tam już coś widzę jest. Słuchajcie, skoro mamy już wszystko zrobione, trzeba zrobić sobie łóżko. Zróbmy sobie oczywiście ikory, standardowe. Chyba, że moglibyśmy do tego użyć właśnie tego Carpenters, bo wtedy to łóżko możemy sobie modyfikować wygląd. Taką mam bynajmniej cichą nadzieję. Więc mamy tutaj bloki Carpenters. Zobaczmy, jak one tak naprawdę tutaj nam działają. Jestem bardzo ciekawy tego. Bierzemy wool. Czy to tak to działa? Chyba nie do końca. Bet. Carpenter's bed. Wool cloth. Nie, no dobrze, Carpenter's block. Grey wool. Silk lub wool, czyli to powinno nam normalnie zadziałać. Ale czy ja czegoś tutaj nie widzę? Nie, sharp is crafting, więc stary. No i teraz nie rozumiem. Przecież tu jak wool mamy tą rzecz. A, widzicie. Górny, dolny crafting. Nie rozumiem, o co chodzi, ale jednak zadziałało. Dobra, w takim razie idziemy do naszej pseudo sypialni. Łóżkę tamtego nie będę demolował, bo Ania znowu stwierdzi, że coś ją tutaj podkradam. Postawimy sobie to łóżko. No i powiem wam, testujemy. Wow, jaka śnieżyca, ale chyba działa. Yeah. Tak jest, świetnie, łóżeczko działa. A teraz zobaczymy, czy faktycznie mogę je zamienić na jakieś ciemne. Ale wiesz co? Mi się bardzo podoba pine. Więc weźmiemy sobie materiał, który tutaj mamy. Jest tu gdzieś pine? Powinno być. Maple to nie. Gdzieś tutaj powinien mieć hickory. Douglas fir. Chestnut. Wiesz co? Kasztan. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak kasztan wygląda. Więc bierzemy naszą piłę. Deski, lanki, chyba tak to zadziała. I zobaczmy takie czerwone, takie kasztanowe, piękny kolor drewna. I chciałbym zobaczyć właśnie, jak to tutaj działa. Ja, rewelacyjnie. Tylko oczywiście te bloki zjada, no ale powiem wam, bardzo mi się to podoba. Jest na plus, jest ogromny plus. Dobra, idziemy jeszcze oczywiście, idziemy do naszego ukrytego przejścia. Save mode oczywiście jak tutaj był, nie widział tego, bardzo fajnie. Więc idziemy teraz w tajemne wejście i tuczemy dalej zombiaki. Powiem wam, te mob grindy naprawdę mega się tutaj spełnia.
No, troszkę expa. Jak widzicie, 45 poziom z samego właśnie Mob Grindera. O, jest moc, jest naprawdę moc. No i oczywiście odkładamy wszystko, co nam jest dla nas zbędne. Tutaj mamy te nasze bras, tutaj system parowy niedługo wezmę. Jeżeli chodzi o tamten Mob Grinder z piratami z poprzedniego odcinka, no jednak, no kurczę, jeszcze tamtego nie dopracowałem, więc na pewno się tym zajmę później. Przetestujmy w takim razie modyfikację, tą związaną ze strzałami, płonącymi strzałami. Potrzebujemy do tego kilka rzeczy. Mianowicie, potrzebujemy patyki, których jak zwykle nie posiadam, dlatego lecę po patyki najpierw. Jak będę już miał patyki, tak też zajmiemy się tutaj tą modyfikacją. Mamy patyki w takim razie i zobaczymy, jak nam to zadziała. Czy możemy zrobić te strzały? Coś jest nie tak. Prawdopodobnie z tego, że patyki muszą przerobić na zwykłe patyki, tylko jak to się robiło? To jest tak. Czy to się robiło tak? To jest chyba zwykły, tak. Stick Minecraftowy właśnie tak się przetwarza. Zobaczmy, czy pochodnie z tego się nadadzą. Tak coś czułem, że nie. Ale nie poddaje się. Torch Minecraftowy. Stick. Feder. Mam nadzieję, że kurczątko by się to jakoś da się zrobić, tylko jak tego torcza wykonać inaczej? Czy da się tego torcza jakoś inaczej zrobić? Może w... tu jest truk... O! Tree torch! Steve Carcy tu są? Nawet nie widziałem. O! To ciekawostka. W jaki sposób? Taki? Taki w jakikolwiek sposób? Chyba nie do końca, jednak nie. A spróbujmy jeszcze z hammerem. Czy hammer nam w tym pomoże? Na przykład przestukać, bo wiem, że butelki tak można, ale nie. Chyba nie do końca. Nie chcę to działać, słuchajcie. To jest po prostu... Szkoda. Przyznaję, bardzo ogromna szkoda, bo chciałbym mieć te płonące strzały. Och. To jest troszkę teraz takie przykre się zrobiło. No dobra, w takim razie będziemy coś innego kombinować. Skoro tak, to nie zadziała w taki sposób. No nic, trudno. Mówi się, trudno. Trzeba działać w takim razie dalej. Jeszcze wpadłem na pomysł, żeby strzały sprawdzić, czy ta fire by była. Choć właśnie torczowa była dosyć by zdecydowanie tańsza, ale z drugiej strony, jak planuję sobie pewien mob grinder wykorzystać, tworzyć. Tak, Fire Arrow działa. W takim razie przetestujmy to na jakimś mobku. Akurat mamy noc. Jej! Fajnie. Gdybym jeszcze trafił, to byłoby rewelacyjnie. Oj, pajączek. A wiecie co? Zobaczę coś. Jo! Możemy podpalać! Jej! Możemy podpalać! Oj, oj, oj. Robi się fireman, słuchajcie. Dać Staniowi ogień do ręki. Oj, tak. Dać Staniowi ogień do ręki. Coś czuję, że mobki będą miały ze mną... jakby to powiedzieć... kurczę. Troszkę trudniejsze życie. Jest, dostał. I zobaczymy, jak długo się będzie on palił. Zobaczmy, czy się, patrzcie, jak pięknie się to pali, po prostu. I zginie? Yes, zginął. Zostawił coś po sobie? Smażonego cokolwiek, coś? Nie? O, szkoda. Ale pięknie się to pali. Oj, chyba las podpaliłem. No dobra, powiem wam, przepiękne. Modyfikacja przepiękna. Szkoda, że te torcze nam nie działają. Ale no, sami widzicie, modyfikacja Ropes Plus, fajne rzeczy. Tutaj mamy sporo tych strzał. Zaliczyliśmy tak naprawdę pierwszą misję, oczywiście wybrane wool, bo woolian to jest 8 razy z jednego, więc 16, a 2 to jest różnica. Do tego mamy zaliczoną tu Confusion, Copper Javelin i Arrow. Confusion, Arrow... niekoniecznie. Ale Javelina...
Na jakiegoś mega bossa jedynie. Nie. Weźmiemy sobie Copper Javelin. Pewnie wiele osób teraz to skrytkuje, no ale trudno. Pozostało nam tak naprawdę tutaj zrobić 17 na 35, daleko do tego. Jeszcze mamy Burlap Cloud, więc Burlap Cloud. Zobaczmy. To jest bodajże z Juty, tak, z Loom 12 Juty. Dobra, w razie zróbmy to. Pamiętam, że z tego fajny materiał później można sobie właśnie wykonać. Mamy Jute Fiber, więc lecimy do naszego Loom i przetwórzmy naszą Jutę oczywiście. Ciekaw jestem, czy jak to wyjdzie. Co z tego będziemy mogli później robić? Dobra, mamy to. Wykonaliśmy nasze Burlap Cloud. W takim razie zaliczamy kolejną oczywiście misję. Musi być zaliczone, żeby nie było. Tylko musimy takie dwie. Bug. Tutaj mamy... Jeżeli faktycznie dało nam to więcej slotów, mega, mega fajnie. Tutaj mamy standardowe jakieś plecaki. A priori jest na przykład mamy miner. Do tego potrzebujemy stringi, bronzingoty i chesty albo wrought iron. To jest dla minera. Dla... Oczywiście tu wzmocniony. Dla kopacza tutaj mamy różne właśnie stony. Bazaltowy, grey slate, light blue slate, stone... Blue slate. Czyli tak jest z tych najważniejszych. Limestone. Ok. I do tego wool cloth. Więc the digger's backpack moglibyśmy sobie backpack wykonać. Forest backpack. To są oczywiście drewienko. Musimy bardzo wool cloth dużo wytworzyć. Hunter's backpack. To są chickeny. Adventure's backpack. To jest kości. Builder's clay. Co tu jeszcze jest? I to jest Crane Backpack. Trackman, w ogóle nie. A, Trackman to są potory. Iceman, o, nawet Iceman jest. I Apothecary to są mikstury, wow. I oczywiście Aprialis, no to jest ta typowa skrzyneczka. No, jest tego sporo, nie ukrywajmy. Tylko ciekawy jestem, czy w ogóle będą dostępne. No dobra, w takim razie trzeba by chociaż ze dwie zrobić. Jedną taką skrzynkę sobie zrobić. I chyba sobie zrobimy taką z drewnem. Czyli dla drwala. Tak. Więc mamy tego. Mamy? Chyba mamy. Trzymamy wool cloth troszkę. W takim razie bierzemy naszą. Tutaj mieliśmy. Mieliśmy gdzieś. Chyba gdzieś wyrzuciłem. To. I to. I 16. Skoro mamy teraz to wszystko, co nam potrzeba do zrobienia tego backpacka, backpack, więc nie chcę pisać, ja chciałbym podejrzeć ten plecak, jak się wykonuje. Interesuje mnie plecak dla nie feder, tylko dla... Pytanie, dla kopacza czy dla drwala? Chyba bardziej dla drwala, bo jednak to drzewo najbardziej nam zajmuje miejsce. Weźmiemy dla drwala i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy musimy skrzynię, 4 stringi i 2. Dobra. Skrzynię musimy wykonać. Bierzemy, tworzymy taką jedną skrzynię. Dwa bloki. Tak. I zobaczmy, jeszcze potrzebujemy 4 stringi. I zobaczmy. Coś chyba przekombinowałem. Zaraz. Jak to miało lecieć? Sekwoja. No ale dobrze, no są takie i... Wool cloth. Muszę być wool. Już było. To teraz nie rozumiem czegoś. No i mamy, dobra. Foresty backpack. No i fajnie. Jeżeli teraz teoretycznie, czy on ma jakieś tryby, zobaczmy.
Blokada. Wysyłanie, odbieranie. Aha, normalnie. I dobra, zobaczmy, jak teraz wyrzucę te deski, czy to zbierze. I gdzie? To jest pusto. A jak logi? Gdzie te logi zbiera? Teraz powinno przyjmować, tak sądzę. Ok, przyjęło. Jest, fajnie. I bardzo, 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 bardzo fajnie. No i fajnie. Dobra, w takim razie jeszcze sprawdzę, czy to działa także na patyki. Tak jest. A dla desek? Jeszcze raz sprawdzimy. Zupełnie bardziej pod plecach budowniczych będzie się nadawać. Tak też sądziłem. No ale rewelacyjnie. W takim razie, jak widzicie, ten oto plecaczek, tak. Oczywiście pytanie, czy będziemy mogli go założyć w takim razie na plecy faktycznie. Nie. Taki haczyk nie możemy. Ale bardzo fajnie, że jednak mamy ten plecak, bo to nam ułatwi sprawę ze ścinaniem drzew. Oj, i to powiem wam, bardzo ułatwi. Tak jest. Bardzo, bardzo mi to cieszy. I słuchajcie, tak naprawdę będziemy kończyć powoli. Bardzo się cieszę, że byliście tutaj ze mną. Bardzo się cieszę, że, no, nie ukrywać, sporo dzisiaj troszkę zrobiliśmy, bo zrobiliśmy i łóżko, i plecak. Jest tak naprawdę dużo. Ja ogólnie wam za dziś naprawdę ogromnie, ogromnie dziękuję. Dziękuję wam wszystkim, że tutaj byliście, że oglądaliście ten odcinek. No i coś mogę wam powiedzieć więcej. Zachęcam was do łapkowania, do subskrypcji, klikania dzwoneczka oczywiście, no i do polecenia. Jeżeli to zrobicie, to naprawdę i sobie, i mnie wzajemnie pomożemy sobie, to naprawdę. Ja wam za dziś jeszcze raz dziękuję i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, pa, pa!